tak mocno. I tak będzie trzymać. I kapkę w lewo. Które w lewo? No to w lewo. No i za dużo. O tak, teraz dobrze. Fajnie to zrobiłeś, no. On to zrobił, widzicie go. No, niech pan ci Jasia do roboty. Trzeba jeszcze afiszę poprzybijać i koniczynę. Zbijaj ta siecie ruchy. Czasu mało, a roboty chuj. Wyjdzie afisze tam na ławce leżą. No. Dobra, dobra. Ładnie z tymi palicami przedzieram. Ty byś umiała i do tańca zagrać, co? Za mało jeszcze umiem. Do tańca będzie grał Ignac Walków i cała kapela. A do tańca ze mną? Nie. No, nie ma rośla, tylko do roboty. Bo my sobie tutaj tego Denidoa... No, pracować, pracować. Ja skoczę do spółdzielni. Jednym z najważniejszych problemów naszego odrodzonego państwa jest sprawa odbudowy przemysłu zrujnowanego przez wojnę. Znowu przemysł. Najważniejsze. Wszystko dla miastowych, a wieś może zdychać. Nie godaj, brytko Ignac. Koce chcesz? Za co miałbym nie chcieć? Ile jest ty, co? I mózgarnie. A kto ci to zrobi, jak nie miastowa fabryka? Nie przerywaj, no czytaj dalej. Mądrala. Rząd postanowił przeznaczyć na potrzeby wsi artykuły przemysłowe, na które wieś czeka. W pierwszym rzędzie chodzi tu o towary włókiennicze, żelazne, a następnie o sól, węgiel, naftę. Tak, byjesz to widział. Rząd obiecuje, że da i to, i tamto da, bo wybory idą i potrzebne są chłopskie głosy. O nas nie idzie w tych wyborach, co? A co ja z tego będę miał? Ty się nie mądź, Frontek. O nas idzie. O panów idzie, bo chcą być posłami. To wybieraj chłopów. Twoje prawo i nasze. Nie kłóćta się tam. Nie mądź we wsi. Dosyć takich mąciwodów je. Przez takich mądraliów chłop już nieraz szedł w niewolę. Tylko jęczeć umiesz i krakać. Masz ty pulwera? Nie ma. Tatuś się pytali, czy przyszli łańcuchy, bo krowów nie mają czym wiązać. Nie ma. Te, Maryśka. Kup se kieliszki, bo chmara tego naszła do spółdzielni. Kup se, będzie ta se szampana pili w chalupie. Tatuś nie mają szampana. Szampana nie ma, a kieliszki są. Much nie ma, bo zima, a lepy są. Taki nam towar dają. A ludzie mają pretensje o sól, o naftę. Moja wina? Przecież to nie mój sklep, ani mojego męża. Tylko spółdzielnia. Ale wy tę naszą spółdzielnię prowadzicie i macie za to pensję. Z tego i Salomon nie naleje. A rząd tylko umie w gazetach obiecywać. A co tam? Dawniej było inaczej. Lepsze czasy. Na paniusi, ale nie dla nas. A co? Były lepsze czasy. Ale nie dla nas. My sobie ich tam nie chwalimy, tak jak pani Patykowa. Ja? Nie chwalę. Skądże? Ja nie to chciałam powiedzieć. Owszem, chwalę dzisiejsze czasy i mój mąż tak samo. Wiadomo, wiadomo. Państwo Patykowie są przecież ludowcy. Tak, ludowcy. Szczególnie mój mąż. Taki ziom do hurtowni pojechał. 30 kilometrów drogi. Po piwo, po wódkę.
Bo jutro przecież święto naszej wsi. Dla was się tak męczy i stara. Dla siebie się stara, bo bufet wydzierżawił świetny czyty. Ona wtedy się nie postara. Bo nafty się nie sprzedaje na kieliszki. A skąd on naftę weźmie, kiedy nafty nie dają w hurtowni? Ciągle nam mówią, nie ma nafty, nie ma nafty. Jest nafta. Ty, ale we wsi ani mrumru, żeśmy naftę wieźli. Każdy zobaczy, co wieziemy. Nikt nie zobaczy, bo nie dowieziemy. Nafta jest dla kogo innego, rozumiesz? Nie, to rządowa nafta, hurtowni. Głupiś. Ziom taki, że nawet wódka nie pomaga. Tak się człowiek męczy, tak haruje za ogół. Taki Franek, Róg czy stary Filip powiadają, Pati, krew naszą pije. Ja krew waszą piję, ja. No czy tak jest? Powiedz, Józie. Wódkę pan kierownik pije. No, łyknij sobie, Józie. Jeżeli pan kierownik pozwolą. Czekaj. Za dużo. Masz. Kilka kropeleczek został. No co? Z pełnej butelki chciałbyś wlać? No jak pan z chłopem do spółki będzie, to pan go zawsze w butelkę napije. Biegać tam! Kaśta, dzień dobry, panie więziennik. Dzień dobry, panie kierowniku. Dzień dobry. No dobra, biorę naftę, mydło, sól. Tylko, panie więziennik, ceny od ostatniego razu poszły trochę w górę. No i ryzyko, panie więziennik. No, do wójta nie pójdziemy. Jakoś się tam obliczymy, panie Patykę. Chwileczkę. Tak. Kropidłowski! Do roboty. Towar przyszedł. Zaraz. Bo noga mi się zaplątała. Opla! No, Józiek, nie marudź. Do roboty. Weźmiecie te dwa worki. O, ta skrzynia. I ten. To zaraz. Nie. Za tę cenę nafty nie sprzedam, panie więziennik. Ale panie kierowniku... Ale nie, to niemożliwe. No dobrze, po 5 złotych dołożę na litrze. Niech będzie moja krzywda. Czego się gapisz? Do roboty! A czy ten będzie trzymał język za zębami? Nie boisz go się pan? Ciemny. Jeszcze przed wojną był u mnie w mlynie. Urobisz? Tu znać szczypeczkę. Panie kierowniku... No, nie twój interes. No, prędko. 5 i 6, 11. 11. I 7, 18. Zgadza się. Kupa forsy. Niech będzie moja krzywda. Zaliczone? Żelazo. Marmur. Do widzenia, panie więziennik. Do widzenia, panie kierowniku. No, a polecam się tam na przyszłość. Dobra. Do widzenia. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, słyszysz? Co ja z moim towarem robię, to moja rzecz.
Matka była chłopska, rządowa, a nie pana. I mydło, i sól. Jak? Zamknij gębę, bo będzie źle. Jakaś tam. Krzysiek, słuchaj, co ci gadam. Jak mi we wsi piśniesz, że wziąłem towar z hurtowni i sprzedałem go Więciorkowi, to bij sobie napytasz. I nie boli, że chłopska nafta posła w inne ręce. Pamiętaj, trzymaj mordę, bo jak nie... Tak, ładnieście to urządzili. Będzie zabawa, jak się patrzy. A te chorągiewki, ta. Fajnie poprzybijane. Nie, no ładnie, ładnie. Ale mi się widzi, Filipie, że nie wszystko zabawa i tańce. Coś ważniejszego jest tutaj do roboty. No. Lubię, jak jajko kurę połucam. Lecz wiem, że trzeba się nam wziąć w kupę i też samopomoc chłopską założyć. O, jak tu jest wydrukowana. Jutro na zabawie będzie instruktor. To nam dokumentnie powie, jak to wszystko trzeba robić. Bo najważniejsza rzecz, żebyśmy te spółdzielnie wzięli w swoje, w nasze chłopskie ręce. Sami będziemy rządzić. Sami? Nie bardzo, bo Patyk nadal będzie kierownikiem. A co zrobić? Póki co Patyka nie można się pozbyć, bo on jest uczony. Buchajteri ją zna i kalkulować umie. Mówią, kombinator, że tamto. Ale za rękę nikt Huncwota nie złapał. Ja go złapałem. Złodziej, już wiem, dlaczego teraz nie ma we wsi ani mydła, ani nafty. Wszystko wiem. Widzicie? Kajantek. Ale po kolei dokładnie, co wiesz? Nie wiem. Co taki szczeniak wiedzieć może? No boż jajko kurę chce uczyć. Wracając z Klimkiem ze szkoły, patrzę, a Patyk z Justkiem furą jadą. A ja chciałem się przysiąść. A tak. Zostaw to. Nie grzeb. To nieważne. Ktoś ty na przywoził, Wicuś. 100 lat przeżyjemy, a nikt tego na wsi nie kupi. A kto komu każe kupować? Gdyby to był mój sklep, to by się martwił. W Lundze zarobiłem dzisiaj 8 kawałków na czysto. Ostatnia skrzyneczka, panie kierownik. Dobrze, postaw tam. I możesz już iść. Znowu lepy. Już 4 skrzynki tego mamy. Oj, Wicuś, czy nie za dużo tej grandy? Co ty tak biadolisz dzisiaj? 4 skrzynie czy 10, to ciebie to obchodzi? Rzuć to świństwo. Widzę, żeś zdenerwowany, Wicuś. Kraczesz i kraczesz. Znowu ci się coś przyśniło? A właśnie. Zrzemnęłam się po południu i przyśniły mi się kraty. Kraty? Co znaczy? Cennik egipski powiada, kratę zobaczyć, nieprzyjemność z policją. Z policją? Co powiadasz? Kokiego licha ci się te kraty przyśniły? Wszystko to słyszałem na własne uszy, słowo w słowo. I cóż ty na to, Franę? No co robić? Prosta sprawa. Trzeba iść na milicję i niech złodzieja zamkną za kratki. Na milicję i załatwione. A jak Patyka wsadzą, to kto nam te spółdzielnie poprowadzi? No kto tu z nas wie, co to jest kredyt? Ten buchalteria? Ja wiem, co debet i kredyt. Ja i wszystkie chłopaki w naszej klasie. Ty? Nie gadaj, skąd? Przecież my się w szkole buchalterii uczymy. I samopomoc szkolną prowadzimy z buchalterią, z debetem, z kredytem. Słyszycie, Filipie? No ja idę kobylę zaprzęgać. Jedziemy do powiatu, na milicję. No lep złodzieja. Dobrze, chłopak. Widzicie? Już teraz chłop nie jest bezbronny. Kasa w porządku. No, Wicuś, czego nie zamykasz okien? Tylko się gapisz. Dotyk mi tego nieprzenia.
Franek Róg i Filip pojechali wozem w stronę Dębicy. Co to może być? No to co z tego? Takie to ciekawe. Mam jakieś złe przeczucie. A to wszystko przez twój sen. Akurat kraty musiały ci się przyśnić. Ty jeden kratki. Jakie kratki? Co za kratki, śmierdzielu? Co się z tobą dzieje? Jemu chodziło zeszyt z kratki. Do rachunku. Chodź, dostanie. Kratki, kratki. A żeby ci się sam Lucyfer przyśnił. No, chodź, zjesz kolację, pójdziesz spać. Taki jesteś zdenerwowany, tylko mówię ci maleńko. Wiesz, z głowy mi to nie może wyjść. Z policją powiadasz nieprzyjemności, jak się kraty przyśnią? Dobry wieczór, panie Paty. Jak zdrowiecko, pani Patykowa? Witam, pani organistini. Dowiedziałam się, że pan przyjechał i od razu przyszłam. I co tam nowego w mieście? A cóż to za maniery, panie Patyk? Ja do pana z rączką, a pan coś tam grzebie. Bardzo panią przepraszam, ręce mi się poplątały. Ręce się poplątały, też coś nowego. A moje rączki. I cóż pan przywiózł z miasta? Proszę zobaczyć. Muszę oczywiście zobaczyć. Nadzwyczajne. Nareszcie coś dla nas, dla inteligencji. Proszę, piękny szat. Przyliczny, rzeczywiście. Bardzo ładny. Bardzo. Tylko mam wrażenie, że on troszeczkę za mały. Za mały? Czy nie ma pani coś o 5 lub 6 numerów niższe? Owszem jest, ale to się nie nazywa biustonosz, tylko hamak. Bezczelność. Mnie coś podobnego powiedzieć. Chyba, że się pan zalał w kratkę, proszę pana. Słyszałaś? Znowu kratka. No ale ci się przyśniło, Petruneciu. O, kratki i kratki. Nie gadaj już tyle i zamykaj te kratki. Tu okienice. To ty, już kratki. Ola Boga. Co się stało? Czekaj, Wicuś, chwileczkę. No, popatrz. Niech diabli porwą takie sny. Tak, wszystkie pary tańczą! Panie kierowniku. Dobra, służę. Proszę bardzo. Tej chwileczce, tej chwileczce. Kanapeczka, proszę pani. Ale się bawią. Ale tańcują. Zapisać na pająka buna. Dobra, jest, jest. Ogóreczek, proszę bardzo. Wieżutki, dobry, czwarty. Na pająka. Panie Patyk, proszę zapisać. No uczciwie.
Państwo panie przyjdzie potańcować? Jeszcze czego, z chamami? Z chamami. A co się wtrącasz w nie swoje sprawy? Kofle myj. Poniesie. Zaraz, zaraz! Idę! Idę, idę! Od Więciorka? Co się stało? Klapa, Paniusiu. Pana Więciorka wzięli. Co znaczy wzięli? Kto wziął? Milicja wzięła. Nakryli go. Zaraz tu przyjadę po pana kierownika. Niech mieje póki czas. Nie ma go w domu. Wola Boga. Lećcie po niego, jest w świetlicy. Bo ja zanim się przyłodzieje, będzie za późno. Sen się sprawdził. Do mnie. Ha, krat, krat i nie wie o co chodzi. Jak ktoś siedzi, to przypomnij sobie swoje sprawy. Jak wy do mnie mówicie? Obywatel jestem. Ludowiec jestem. Nie pozwolę się oczarniać. To są obelgi. Tak nie wolno. Nie wykręcaj się. Bo i tak ci to nic nie pomoże. Wszystkie twoje sprawki wyszły na jaw. Ty złodzieju, ty. A nie pozwolę się oczarniać. No, dosyć tego. Chodź, obywatelu, z nami. O! Sen się sprawdził. Jednego szkodnika we wsi mniej. A patrz tam, a podawał się za ludowca. Mało to taki farbowany ludowiec. Tu. Jeśli Józek łodziejawiec służył. No, groził mnie. Jeszcze przed wojną u niego służyłem. No i głupi. Mało to takich, co to z
głupoty dawnym panom służą. Antoś, to tacy nie będą służyć. O, Antoś. Takich jak Antoś jest więcej. Rośnie młode chłopskie pokolenie. Harde i oświecone. Wino tego nie zmarnować. A ty, Frącek, co? Nie widzisz tego? Wykrzywiasz się. Ujedź się. A jak ma być, co? Letko chcesz. Po takiej wojnie i udręce. Ale idziemy naprzód. Wino nie zmarnować tego, co zdobyte. A ty byś chciał to, żeby wróciły dawne czasy. Żeby do dworów wrócili panowie, a chłopskie dzieci, które się tam uczą, won. Niech będą ciemne. Patrz mi, chłop pójdzie w niewolę, a patyki będą żerować. Niedociekanie! Mały lud pracujący musi się w kupę wziąć i nie dać zmarnować tego, co zdobyte. No ulepszać i ulepszać. I co, Frące? Idę z wami. To Frącka jeszcze na jakiego posła wybierze. Żebyś chłopskich interesów pilnował i ogólnych. A ja ciebie wybieram, Zaśka.